Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica w najnowszym bookhaulu, w bookhaulu marca, czyli w filmie, w którym pokazuję Wam najnowsze książki w moim domu, bo nie mogę powiedzieć, że są one na regale, dlatego że nie są. Najczęściej leżą albo na stole, albo nawet i na podłodze. Ostatnio muszę się po prostu skupić i zająć tym problemem, natomiast to już jest zupełnie inna rozmowa. I przypomnę tylko, że ja mam taki challenge w tym roku, żeby kupować tylko i wyłącznie 3 książki, nie więcej, 3 książki miesięcznie, nie więcej, oczywiście może to być mniej, natomiast nie zamierzam kupować więcej niż 3 książki miesięcznie. Daję sobie możliwość na jakiś taki wyjątek w stylu, wiecie, jeśli na przykład już kupię 3, a się okaże, że muszę na szybko kupić, nie wiem, lekturę dziecku albo, nie wiem, książkę na studia, no to oczywiście gdzieś tam ten wyjątek postawimy, ale to będą stricte książki, które potrzebuję, więc jeśli będę czegoś potrzebować, no to nie będę się trzymać tej zasady, ale jeśli chodzi o te książki, które chcę, no to muszę się powstrzymać. Także tak, i jak na razie mi się udaje, mamy już koniec marca i jakby, wiecie, to są nadal 3 miesiące, ale jednak mi się udaje. Oczywiście, że jest to dla mnie prostsze niż dla kogoś, kto nie współpracuje z wydawnictwami, dlatego że ja sporą ilość książek dostaję nadal w miesiącu, mimo tego, że i tak ograniczyłam tę współpracę do takiego, no może nie minimum, bo jeszcze można by to było skrócić, ale jakby ograniczyłam dosyć mocno, dlatego że praca, studia, dom, wiecie, trochę to jest po prostu, no jakby nie mam czasu na to, żeby zrobić wszystko to, co bym chciała albo co mi jest proponowane. Natomiast, jak mówiłam wcześniej, udało mi się kupić tylko 3 książki i wszystkie 3 kupiłam na Vinted. I tak jak mówiłam Wam wcześniej w jakimś filmie, nad jedną się zastanawiałam, czy ją liczyć, czy nie, no bo to jednak książka, ale z innej kategorii, ale w ostateczności stwierdziłam, że policzę i po prostu nie kupuję już więcej żadnej innej książki w tym miesiącu. I oczywiście jedną już tu widzicie, ale to, że ten chyba jakiś, wiecie, mega podniecający dla Was nie będzie, więc niech sobie tu leży, ale najpierw przejdziemy do tego, co kupiłam. I w kolejności, w jakiej kupowałam te książki, no to najpierw kupiłam Dumę i Uprzedzenie komiks, czy tam powieść graficzną, już Wam ją pokazywałam w ostatnim, przedostatnim vlogu i ją kupiłam właśnie na Vinted. Nie wiem za ile, za około 30 zł, w sensie takim, to była taka cena, gdzie praktycznie tyle samo chyba zapłaciłabym kupując ją w Empiku, a kupiłam ją na Vinted, no bo wiecie, najpierw jakby płacimy tą kwotę sprzedawcy, a potem no jeszcze płacimy tam za ochronę i za przesyłkę, w związku z czym jakby ta kwota praktycznie często się nie różni niczym. Ale ja i tak, jeśli jest taka możliwość, że to są nawet złotówki taniej, albo nawet i ta sama cena, byle nie wyższa, to raczej wolę kupować na Vinted książki używane, niż kupować książki w Empiku. Także udało mi się wszystkie 3 w tym miesiącu dorwać właśnie na Vinted. No i pierwszą z nich była Duma i Uprzedzenie. Ja już o niej mówiłam parę razy na tym kanale, więc może nie będę się tutaj w to zagłębiać, chociaż wiem, że Bookhaule ogląda większa ilość osób niż wszystkie inne moje filmy. W związku z tym Wam tu pokażę taką przebitkę. Bardzo fajna powieść graficzna, no, jakby no nie wnosząca nic więcej, no ale co ma wnieść? To jest ta sama historia, która jest po prostu przedstawiona w inny sposób. Jeśli chcecie znać tę historię, bo nie czytaliście oryginału, bądź nie oglądaliście filmu, a wiecie gdzieś tam mniej więcej, co się dzieje, ale chcecie poznać, to też jest fajny sposób na to, żeby poznać tę historię w takim największym skrócie, w jakim się da, no bo jakby to jest, wiecie, zupełnie inna obszerność i zupełnie inny rodzaj przekazu, natomiast te podstawowe rzeczy najważniejsze w tej historii nam daje, w związku z czym jeśli ktoś naprawdę bardzo nie chce czytać klasyki Jane Austen, no to może sobie zapoznać się z tą historią w ten sposób, albo po prostu z filmem tym z Keirą Knightley, chociaż ja w tym momencie już nie pamiętam, na ile on jest akuratny co do filmu, co do książki, natomiast względnie jest, tam się chyba nie dużo rzeczy zmieniało i niedużo rzeczy różniło, takie raczej podstawowe, trochę wiecie, może bardziej romantyczność widać w tym filmie, no bo muzyka, bo piękne sceny. Także generalnie Duma i Uprzedzenie to była pierwsza książka, którą kupiłam na Vinted w tym miesiącu. Następnie kupiłam sobie książkę Agnieszki Niedziałek, Robię włosing, i dlatego się zastanawiałam, czy to liczyć, czy nie. Generalnie to jakby powód tego, że to kupiłam, był taki, że ja swego czasu tą Agnieszkę oglądałam dosyć mocno, może nie dosyć mocno, ale był taki moment, że ją oglądałam i śledziłam jej losy i jej opowiadanie o włosach w internecie. Potem przestałam, bo gdzieś tam, wiecie, książkowe tematy mnie pochłonęły o wiele, wiele bardziej, jeśli chodzi o media, niż jakiekolwiek włosowe. No i jakoś tak ostatnio stwierdziłam, wiecie, że poczytam, bo chcę się dowiedzieć i tak dalej, no a jaki lepszy sposób na znalezienie odpowiedzi na nasze pytania, które są tutaj w tej książce, a nie po prostu szukanie, nie wiem, przeskrolowywanie TikToka czy nawet YouTube'a, więc postanowiłam, że ją kupię. No i jakby o tym, że ta książka jest, już wiem od dawna i w ogóle Agnieszka Niedziałek też wydała drugą książkę pod tytułem Jak zapuścić
długie włosy, czy zdrowe włosy, coś takiego. No i jakby tamtej na razie nie będę kupowała, o ile w ogóle. Ale jakby daję znać, że ona jest. Tutaj chyba nie ma o tym mowy, no bo ta wyszła jako pierwsza. Natomiast ja długo się wzbraniałam przed tą książką, nawet kiedy wiedziałam, że ona powstaje, ze względu na to, że strasznie nie pasuje mi okładka. Jakby ja nie wiem, ale denerwuje mnie okładka tej książki, w związku z czym ja jej jakby nie chciałam kupować. Parokrotnie ją właśnie też widziałam w Empiku i w ostateczności zawsze z niej rezygnowałam. Ale tym razem ją kupiłam, bo ktoś ją wystawił za dyszkę na Vinted. W związku z czym ja tam zapłaciłam chyba 15 zł łącznie z przesyłką, no więc stwierdziłam, że po prostu kupię. To jest w ogóle taka zintegrowana oprawa, ja jakby tego nie wiedziałam, więc daję znać. I generalnie jeszcze daję znać, że to jest w audiobooku i w e-booku chyba też na Empik Go. Więc jeśli ktoś chce jakby poznać treść, no to nie trzeba koniecznie tego kupować. Jest właśnie na Empik Go, nie wiem czy w subskrypcji, chyba nie, w Empik Premium będzie. Na pewno jest e-book, ale nie wiem jak z audiobookiem. No ale jeśli chodzi o książkę, to ona wygląda tak, jakiś tam tekst, jakieś tabeleczki, jakieś tam rysuneczki, trochę koloru, ale nie jakoś dużo. Ten kolor jest mniej więcej w ten sposób przedstawiany w tej książce. Przy chyba w początku każdego rozdziału. Ja tego jeszcze nie przeczytałam. Jak w standardzie mam ochotę kupić wszelkiego rodzaju poradniki i wiecie, książki w stylu jak żyć, no a potem sobie leżą. Także to jest pewnie ten sam przypadek. No to, w sensie, no nie, że ten sam, bo jakby ja liczę na to, że to przeczytam, bo to kupiłam, ale po prostu leży, nie? Tak samo jak tą książkę do jogi, którą kupiłam. Ona też leży na takiej, jak zawsze o tym powtarzam, stercie książek, które mam do przeczytania i ona teoretycznie powinna maleć, bo ja czytam książki z tej sterty, tylko problem polega na tym, że co chwilę tam jakieś dokładam, w związku z czym ona nie maleje, tylko rośnie, nawet jeśli czytam książki stamtąd, ale no właśnie ta też tam wylądowała i chciałabym ją sobie tak gdzieś pomału zacząć czytać, może się tu dowiem czegoś nowego, może ją, jak już się dowiem i posiądę tę wiedzę, to najwyżej ją wystawię dalej, a może nie, może akurat ze mną zostanie na powsze czasy. Natomiast ostatnią książką, jaką zamówiłam na Vinted i którą dosłownie odebrałam wczoraj i troszeczkę jest znoszona, no nie można powiedzieć, że nie jest, ale to tak wszystkie książki, które są kupowane, używane, mogą wyglądać, niekoniecznie muszą. To jest Lore Olympus, tom trzeci, volume 3. No czyli ten komiks Lore Olympus, no co ja mam wam tu więcej mówić. Można go za darmo normalnie przeczytać na, czy tam obejrzeć, przeczytać na aplikacji Webtoon. Tej aplikacji, ona ma normalnie taki zielony kolorek, tam autorka wrzuca po prostu rozdziały dosyć regularnie, tam się czasami jakieś przerwy zdarzają, ale dosyć regularnie są te odcinki tam wrzucane i już jesteśmy o wiele dalej. Wydaje mi się, że tomy fizyczne wyszły już w 6 tomach. Wydaje mi się, że mamy 6 tomów, ale nie jestem pewna, może już nawet więcej, może mniej. W każdym razie ja postanowiłam zbierać te komiksy, bo to jest absolutnie mój ulubiony komiks, moja ulubiona powieść graficzna, nie wiem jak to się nazywa, jak zwał, tak zwał. Absolutnie kocham całym swoim sercem i to jest chyba jedyna fantastyczna, którą aż tak bardzo lubię. I ostatnio na to wpadłam przy czytaniu tego komiksu Róża, ale ja nie wiem, czy ja wam mówiłam, że ten komiks zaczęłam czytać we vlogu poprzednim. No to podczas czytania tamtego komiksu, mając wrażenie, że wszystko jest po prostu takie samo i na jedno kopyto, przynajmniej te komiksy, które ja czytałam w swoim życiu, no to jest ten jedyny, który sprawia, że ja po prostu mięknę. I muszę przyznać, że lepiej się to czyta po prostu w aplikacji, dlatego że te ilustracje są większe, nawet możemy sobie je gdzieś tam przybliżyć i tak dalej. W niektórych rozdziałach jest muzyczka. Przed każdym rozdziałem, w którym dzieją się jakieś, jakby są poruszane trudniejsze tematy, one i tak są na ogół w lekki sposób podane. Ale przy każdym temacie, w którym są podane cięższe tematy, mamy trigger warningi. Zarówno chyba w książce też są, jak i właśnie przez internet. Na tym webtoonie, ale ja tak kocham te postaci i tak kocham ten komiks, że po prostu no chciałam go mieć w całości. I przestałam właśnie ostatnio czytać te rozdziały na bieżąco, bo doszłam do wniosku, że może przerzucę się po prostu na książkę, a nie na tą aplikację, bo już trochę jakby zrobiłam sobie przerwę i zapominam, co tam się działo wcześniej i zaczynam się gubić, kto był kim, kto co zrobił i na czym jesteśmy. W związku z czym no na razie może sobie wrócę po prostu do tych papierowych wersji, będę sobie to czytała w ten sposób i w ten sposób sobie przypominała. Natomiast mam pierwszy tom, mam drugi tom, mam trzeci tom. Jedyne, co mnie lekko mierzwi, lekko mnie drażni, to, że ja tą trzeci i drugi mam jakby z takim grzbietem, a tą pierwszy kupiłam też na Vinted, drugi kupiłam na Świecie Książki, ten na Vinted i pierwszy też na Vinted, jakby ma większy ten napis i napis volume 1 tam w tamtym przypadku i nazwisko autorki jest w tę stronę napisane i jakby to się, wiecie, to jest mała rzecz. Ale troszeczkę jest inaczej i ten grzbiet podany i trochę mnie to drażni, ale nie rozumiem dlaczego, bo jakby wszystkie informacje, nie znam się na tym, nie? Jakby ja nie siedzę w wydawnictwie żadnym, natomiast wszystkie te informacje, które są na tej stronie wydrukowane są identyczne. W każdym razie, tak, kupiłam sobie tą trzeci, wczoraj go odebrałam, jeszcze go oczywiście nie czytałam w tej formie, czytałam go tylko na Webtoonie.
ale mam i muszę sobie właśnie odświeżyć całość chyba i przejść przez tą pierwszy, drugi, trzeci i potem gdzieś tam w międzyczasie kupować kolejne. No także tak, tyle z tych książek, które ja sobie fizycznie kupiłam. Ja tak patrzę teraz, czy tam nie ma jakiegoś mega syfu za mną, bo to moje dzieci co chwilę przestawiają, ale pewnie się już przyzwyczailiście, więc już nie będę teraz tego sprzątać. Lore Olympus absolutnie kocham. Lecimy do tych książek, które dostałam. Żeby względnie nie spoilerować następnych, no to trochę przestawiłam te książki, żeby ich nie było w tle widać, ale dostaliśmy kolejną książkę z serii Wydarzyło się naprawdę o Szczęsnym. I mój syn ostatnio przestał to czytać, jakby czytamy razem Harry'ego Pottera, ewentualnie on czasami czyta Narnię, bo aktualnie przerabiają Narnię, znaczy będą przerabiać, i opuścił trochę te książki, ale co go pytam, jak dostajemy nową propozycję jakby otrzymania kolejnego tytułu, to zawsze mówi, że chce. Więc na razie je zbieramy, zobaczymy, czy on je w ogóle przeczyta. 2, 4, 6, 8. Teraz mamy, to jest 9 nasz tom, ale kupiliśmy większość. Dostaliśmy chyba 4. Dostaliśmy chyba 4. Albo 3. Już teraz to, nie, to chyba 4 dostaliśmy. Resztę kupiłam. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, już tam nie pamiętam. W każdym razie teraz jest o Szczęsnym i tutaj mnie nikt o to nie pytał, ale na TikToku mnie ktoś pytał, czy to się właśnie nada dla 10-11-latka. Jak najbardziej się nada, to są książki właśnie pisane dla młodszej młodzieży, czy takiej młodej młodzieży, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak nazwać tę kategorię wiekową, ale są pisane takim luźnym językiem, większą czcionką. Mój młody przeczytał chyba trzy książki przeczytał z tej całej serii. No ja nie czytam, bo mnie to nie bardzo nie interesuje, ale on czytał i przeczytał tam kilka tych książek i chyba nawet Messiego przeczytał, a Messi był chyba najgrubszy. Natomiast daje znać, że wyszła kolejna książka i ją dostaliśmy. Następna perełka absolutna, którą dostałam od wydawnictwa Uroboros, to jest Księżycowe Miasto, Dom Płomienia i Cienia, czyli ostatni tom. Z tego co ja rozumiem, to jest zakończenie tej jakby serii, tej książki. To jest taki grubas, bo oni ją w końcu wydali jako jedną tomówkę. Bardzo się obawiałam tego, no bo skoro pierwszy tom już wydali w dwóch częściach, drugi tom wydali w dwóch częściach i teraz znowu jakieś po prostu przerzutki są. Ale nie przeszkadza mi to, jak one leżą razem wszystkie i nawet to, że to zupełnie jakby inny grzbiet, bo tam mamy czerwoną, niebieską, ciemną, niebieską i fioletową, a tu nagle jest taki po prostu ziemisto czarno czerwony, to nie przeszkadza mi to, jakby jest ok. Tutaj mamy po prostu jakiś ogień w tle i w ogóle. Prawdopodobnie na tych okładkach są spoilery czy jakieś podpowiedzi, ale ja się w to nie zagłębiam, jakby nie umiem aż tak analizować tego świata mas. Ja po prostu się bardzo dobrze bawię na tych książkach i nie wyłapuję wszystkiego. Też dlatego, że ja czytam no polskie wersje tych książek, a tam jakby ten przekład też nie jest taki, wiecie, jeden do jeden jak po prostu oryginał, gdzie można się doszukiwać różnego rodzaju wskazówek. Tutaj pewnie też, ale na pewno jest to łatwiej robić, kiedy komuś, kto po prostu zna te wersje po angielsku. Natomiast no, ja jeszcze jej nie zaczęłam. To jest 1100-stronnicowa książka, z tego co pamiętam. Tak, i no grubas, nie? I jakoś tak po prostu mam obawę, żeby się do niej zabrać, bo też mam cały czas myśl, jakby wiecie, zastanawiam się, czy nie skończyć najpierw Szklanego Tronu, chociaż to będzie ogromne przedsięwzięcie, które sprawi, że to Księżycowe Miasto będę odpychała i odpychała. Natomiast no jakby tu na 100%, znaczy na 100%, no wiemy, tak, po przeczytaniu ostatniego tomu wiemy, że po prostu do przeczytania tej serii jest co najmniej ważna znajomość całej serii dworów. Natomiast nie wiem, co ze Szklanym Tronem, bo zanim ta książka wyszła, to były właśnie spekulacje w internecie poprzez tam analizę tej okładki, czy ktoś tu gdzieś jelenia po prostu chyba widział, że tu też może być Aileen. Natomiast ja nie mam potwierdzonej tej informacji od kogoś, kto to przeczytał, czy tu jest Aileen, czy nie. Może tam się kogoś zapytam w internecie, czy trzeba czytać cały Szklany Tron, czy wystarczy po prostu znajomość jakby podstawowych zasad świata tamtej serii. Może się kogoś zapytam, natomiast ja po prostu unikam. Jak tylko widzę, że ktoś ma tę książkę w ręce i gdzieś tam o niej coś opowiada, czy w ogóle teraz zaczynam widzieć jakiekolwiek fanarty z dworów, no to staram się tego nie oglądać, bo po prostu nie chcę mieć spoileru. A i tak już jeden taki dosyć taki poważny raczej widziałam odnośnie jakby połączenia tej książki z Dworem Srebrnych Płomieni. W związku z czym, no jakby staram się, wiecie, unikać tych spoilerów, ale no grubas to jest potężny. Natomiast jak widać ona się na spokojnie, no tu przy końcówce może być problem, ale ja jej nie masowałam, nie rozmasowałam grzbietu, wiecie, nie rozłożyłam tej książki w taki sposób, żeby ją sobie łatwo czytać. Ona nie jest, w sensie jest ciężka, nie? No bo jest na pewno cięższa niż taki Szczęsny, którego to trzymam w ręce, ale jakby ona jest dobrze wydana i to się będzie raczej dobrze czytało, nie widzę z tym większego problemu. Także no tak, ostatni tom oszałamiający, trzeci tom cyklu Księżycowe Miasto. Z tego co ja rozumiem, to jest ostatni właśnie z tej całej serii.
No i potem mają wyjść następne Akotary i z tego co słyszałam, to też Maz zaczyna pisać jakąś kolejną serię, ale nie mam pojęcia, czy będzie siedziała w tym świecie, czy w zupełnie innym. Natomiast Księżycowe Miasto jakby już daje znać, że wyszło i tu mamy hasło 18+. W poprzednich tomach z tego co kojarzę nie było, natomiast były sceny opisowe ero, ale pojedyncze, to tam były powiedzmy w pierwszej, jakby w tej czerwonej chyba nie było w ogóle, w tej niebieskiej może jedna, o ile w ogóle też nie pamiętam, i jakby było ich, jakby w każdej kolejnej książce Mas one są zawsze mocniejsze, ale nadal to nie są książki, jakby to nie są sceny, które przejmują nam całą książkę. Jedyna książka, która jest jakby mocno opisowa pod tym względem u Mas, to jest Dwór Srebrnych Płomieni, więc uprzedzam. Ale tamta książka w ogóle jest kontrowersyjna dosyć mocno. Lecąc dalej, zostańmy przy podobnych klimatach, no to Światło w Płomieniu, mój absolutny ulubieniec, mój patronat, czyli książka, która jest druga, jeśli chodzi o Nyctosa i Serę, a szósta bodajże, jeśli chodzi o Świat Poppy i Castella. Tak, Światło w Płomieniu czytam jako szóste. Czyli na początek Krew i Popiół. A wiecie co, może ja... A nie, bo nie mam wszystkich. No to pokazać wam? Pokażę wam. Pokażę wam, a co? Tylko są mocno zakurzone w standardzie. Jak tu lata kurz, to wybaczcie. Na początek czytamy Krew i Popiół. Tu mamy Poppy i Castella. Potem czytamy Królestwo Ciała i Ognia. Mamy tu Poppy i Castella. I generalnie jeszcze zanim przejdę dalej, to w tych wszystkich książkach jest taki myk. W każdej jednej z tej serii autorka jakby kończy na czymś i zaczyna dokładnie od tej samej sceny. Wydaje mi się, że w każdej jednej tak było. No poza Cieniem w Żarze, bo to zaczyna nową historię. Natomiast one wszystkie tak się kończą. Co jest plusem, jeśli czytamy wszystko naraz, a minusem, kiedy jakby odstawiamy te książki, bo tu mamy pewne emocje podczas na przykład czytania końcówki, i one tu nam spadły, no bo minęło na przykład pół roku, rok, dwa lata i tak dalej, nie? No ale lecąc z powrotem, Krew i Popiół, potem jest Królestwo Ciała i Ognia, potem trzeci tom, Korona ze Złoconych Kości, to jest też Poppy i Castell, potem jako czwarte czytamy Cień w Żarze i tu jest pierwszy tom Nyctosa i Sery, potem czytamy Wojnę Dwóch Królowych, ja jej jeszcze nie czytałam i nie posiadam, ale muszę ją kupić, tylko po prostu jeszcze tego nie mam, i jako ona jest jako piąta, no i na końcu jako szóstą czytamy Światło w Płomieniu, ale możemy też generalnie pominąć całą historię Poppy i Castella i przeczytać sobie te dwie. I na przykład na podstawie tych dwóch stwierdzić, czy chcecie w ogóle się zaangażować w tę serię, dlatego że ta jest fajnym wprowadzeniem mimo wszystko, bo to też jest trochę zupełnie inny świat, tak? Ta historia dzieje się wiele, wiele, wiele lat wcześniej, przed Poppy i Castellem. Także to też jest fajne wprowadzenie w świat, no i tu już jest, jakby dla mnie to jest najlepsza książka, więc jedyny minus byłby taki, że jak się w tych zakochacie i będziecie chcieli się cofnąć do Krwi i Popiołu, to możecie nie złapać aż tak tamtej miłości, ze względu na to, że tamte książki są trochę bardziej surowo napisane, zwłaszcza jeśli chodzi o polski przekład. Natomiast no ja absolutnie kocham Światło w Płomieniu i miałam dylemat, czy brać ją pod patrona, dlatego że to jest no szósty tom serii, więc wiecie, jakby ktoś by musiał przeczytać całość, żeby przeczytać tą, czy tam tę część, natomiast no bawiłam się cudnie i nie mogłam przestać jej czytać po nocach, w związku z tym ją wzięłam, absolutnie kocham, bardzo Wam polecam, muszę sobie tylko przerzucić znaczniki, bo jeszcze tego nie zrobiłam, mam znaczniki w notatkach w telefonie zaznaczone i muszę po prostu to zrobić, ale to zajmie mi parę godzin, wiecie, takie odnotowanie zajmie mi parę godzin i po prostu no muszę do tego zasiąść i przepisać. Także tak, lecąc dalej dostałam też Szary Płaszcz Marcina Mortki, czyli kolejny tom o Kociołku, Edwardzie Kociołku, i to jest, poczekajcie, najpierw mamy nowelkę, potem są trzy tomy, potem jest nowelka zimowa, potem jest jeden tom i teraz mamy Szary Płaszcz, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty tom, nie licząc nowelek, i ja oczywiście przeczytałam tylko nowelkę pierwszą i nie ruszałam w ogóle dalej, natomiast no na pewno będę próbować te książki czytać, tylko no, po prostu jeszcze tego nie zrobiłam. O, tu macie jakby te główne tomy pokazane. No i teraz mamy Szary Płaszcz. No mamy, wiecie, mamy jakąś drużynę, każdy ma jakiś tam swój konkretny vibe w tej historii i mamy jakieś cztery potwory, jakąś misję, oni dziś wyruszają. Ja tylko przeczytałam nowelkę, jak mówiłam przed chwilą. No i ta nowelka też daje fajny vibe, chociaż była strasznie krótka i nie umiałam się jakoś tak za bardzo wciągnąć w te postaci, no bo to była po prostu krótka nowelka, ale muszę ruszyć w końcu po ten pierwszy tom i mam nadzieję, że mi się spodoba i po prostu będę czytać te wszystkie książki, które mam w domu. Idąc dalej, mam Córkę z Grecji. Czy komuś się kojarzy ta książka z czymkolwiek innym? To jest trzeci tom serii, tylko ja teraz nie wiem, jak ta seria się nazywa. Czy to się jakoś nazywa? Czy ta seria się jakoś nazywa? Czekajcie.
Nie mam pojęcia, ono się pewnie jakoś nazywa, ale ja nie mogę tego znaleźć na ten moment. Czyli mamy córkę z Włoch, to jest tam pierwszy, drugi to jest córka z kąt? Z Kuby i trzeci córka z Grecji. Ja przeczytałam tylko pierwszy tom, dla mnie to były cztery gwiazdki, to była książka, na której ryczałam, od której po prostu nie umiałam się też uwolnić, świetnie się na niej bawiłam. W związku z tym postanowiłam też, jakby, że będę czytać kolejne i chciałabym zebrać te wszystkie książki. No i problem polega z tą serią na tym, znaczy ja nie czytałam jeszcze drugiego tomu, ale jakby to się domyślam, że to o to będzie chodziło, że one będą bazowały na tym samym. Bo taki jest zamysł tej serii, w związku z czym raczej nie będzie atrakcyjne czytać jej jakby jedna za drugą. Fajnie będzie robić przerwy i to też dlatego ja po prostu, jakby wiecie, długo czekam, znaczy myślę, że już niedługo mogę się zabierać za tą z Grecji i za z Kuby, za drugi tom, za córkę z Kuby. Długo chciałam, wiecie, poczekać pomiędzy pierwszym tomem a kolejnym, no bo jak mówiłam przed chwilą, one idą w tej samej konwencji, dlatego że mamy, w tej serii poznajemy po prostu... No ten taki główny zarys, mamy motyw taki, że jakaś tam pani zostawiła w spadku, nie pamiętam, 8 osobom, 11 osobom, nie pamiętam. Inaczej, jest sobie dziewczyna i ona miała babcię i ta babcia miała dom. I ten dom był w konkretnych celach przeznaczony, których ja teraz nie powiem, bo to odkrywamy dopiero w pierwszym tomie. I w tym domu w podłodze, w skrytce znalazła po prostu pudełeczka z nazwiskami ludzi. W związku z czym ona wynajęła jakiegoś tam prawnika czy kogoś takiego, kto odnajdzie jakby wiecie... jakby potomków tych ludzi, na których były nazwiska, na których pudełkach były ich nazwiska, i się do nich zgłaszają, żeby oni te pudełka wzięli, jakby sobie otworzyli i tak dalej. W związku z czym mamy po prostu jakby dwie linie czasowe w każdej z tych książek, z tego co rozumiem, gdzie mamy kogoś z teraźniejszości i poznajemy historię zarówno tej osoby w teraźniejszości, jak i jego przodka, przodkini. Najczęściej to chyba są kobiety, bo tak to wynika z tej historii pierwszej, natomiast oczywiście może być inaczej. Także jakby wiecie, konwencja jest ta sama, no bo będzie jakaś tajemnica, pewnie jakaś miłość, no i tak dalej, i wiecie, jakaś taka tragiczna pewnie historia, jakiś wyciskacz łez i te sprawy, w związku z czym myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby czytać je jedna za drugą, ale generalnie jako seria mogą być super. Jestem strasznie ciekawa tego, czy po prostu autorka da radę nas wszystkich zaciekawić, wiecie, przez taką wielką serię, bo tam właśnie jest 7, 8 albo 11 osób, już nie pamiętam. Natomiast ja się na córce z Włoch bawiłam wyśmienicie, no i po prostu nie mogę się doczekać kolejnych tomów, a poza tym one pięknie wyglądają. Jakby to jest absolutnie mój taki, wiecie, wiosenny vibe, pastel, no nie wiem, w sensie ja normalnie, wiecie, nie ubieram się w pastele, ale generalnie, no nie wiem, strasznie mi się podobają. Także tak, no muszę się zabrać niedługo za córkę z Kuby. Następnie książka pod tytułem Nie czekaj już dłużej Gabrieli Gargaś i Aliny Adamowicz. I to jest taka książka, jeszcze też jej nie czytałam, ale to jest taka książka opowiadająca o losach trzech kobiet i wiecie, mamy po prostu taka obyczajówka, tylko mamy trzy babeczki i one próbują pewnie zmienić swoje życie i prawdopodobnie na końcu wszystkie będą szczęśliwe, ale będą musiały przejść ciężką drogę, żeby to uzyskać i jakoś tak, nie wiem, wiecie, to jest taka basic książka, którą ja też czytałam jako młodsza, bo czytałam tego typu książki wcześniej, ale jakoś dawno nie czytałam. Raczej sięgam po romanse, czy po fantastykę, czy jakąś literaturę piękną, a tego typu książki, że wiecie, jest kobieta, która prawdopodobnie będzie wyjeżdżała ze wsi do miasta, z miasta na wieś, albo coś w tym stylu, no nie wiem, czy tak będzie, bo jeszcze jej nie czytałam, ale prawdopodobnie będzie coś w tym stylu i mam ochotę, w związku z tym zgodziłam się na tę współpracę. I tu mamy właśnie opowieść o zwykłym życiu, jakie masz ty czy ja, o zakończeniach, które rozdzierają serce i o nowych początkach, które dają nadzieję i o tym, że to wszystko ma sens. Alka i Gabi, czy to są nasze panie? Tak, czyli to napisały nasze panie autorki. No jestem mega ciekawa, w związku z tym ją mam i tu też dostałam jeszcze taką karteczkę z cytatami, czy z jakimś tekstem od autorek. No nie wiem, spodobało mi się, dlatego ją wzięłam. Ma taką różową tutaj rewers, ma różowy rewers. Muszę się zawsze zastanowić, jak to się nazywa. Dobra, lecąc dalej, może Was zaskoczę, może nie, ale dostałam książkę Ogród na balkonie. Jakby wiecie, ja mam ogród i uprawianie roślin w moim przypadku na balkonie trochę nie ma sensu, dlatego że jakby po co mam robić na balkonie, skoro mam ogród. Natomiast generalnie też uprawa tych roślin na ogrodzie wymagała ode mnie zawsze takich pokładów energii, które mi się w pewnym momencie po prostu kończyły. Zwłaszcza w związku z faktem, iż my zawsze jak sadziliśmy cokolwiek na ogrodzie, to ja nie kupowałam nowej ziemi i tak dalej, nie lubiłam takich, wiecie, rozsadów na folii, czy tam jakichś takich
kuwetach czy coś, tylko po prostu sadzili, jakby przekopywaliśmy ziemię i tak dalej i siejaliśmy wszystkie warzywa normalnie w ziemi, w związku z tym po prostu ilość chwastów, jaka między tymi roślinami wyrastała i jaka je po prostu próbowała zdusić, naprawdę wykańczała. To codziennie trzeba było pielić, codziennie oczywiście podlewać i tak dalej, no wiecie, dbać o ten ogródek, a jak byłam w domu, jak były jeszcze te lata, kiedy ja nie pracowałam, no to to była dla mnie wielka przygoda, jakby wiecie, cud, że mogę to robić i mogę z dziećmi to robić przez wakacje i tak dalej. Natomiast no, w momencie, w którym ja pracuję, no to już nie jest aż tak dla mnie proste. Ale nadal co chwilę mam jakieś takie ciągoty i zastanawiam się, czy po prostu nie iść na razie w taką, jak wy wiecie, pomału w tę stronę takich łatwych warzyw, typu, nie wiem, sałata, rzodkiewka w tym roku, jakieś zioła i tego typu rzeczy, a raczej rozsady pomidorów i jakże i tak już jest, chociaż nie, jeszcze bym mogła, jest marzec, jeszcze mogłabym rozsadzać pomidory, ale raczej sobie podaruję te takie trudniejsze warzywa i może się skupię na właśnie jakichś takich ziołach w tym roku, może po prostu, żeby wiecie, rozruszać to na nowo i dać sobie frajdę. Natomiast to jest książka, która jest w ogóle chyba druga w serii, po prostu posać, jest taki blog, nie wiem czy jest blog, na pewno jest Instagram i też mają, i dziewczyna, kobietka ma Instagrama, po prostu posać, taka nazwa, no i to jest właśnie jej, czyli Joanna Żytkowska, to jest jej książka i ona jest właśnie taka, wiecie, z jednej strony ta okładka kojarzy mi się mocno ze starymi książkami właśnie ogrodowymi czy kucharskimi, natomiast jednocześnie ona jest mocno instagramowa, jakby jakiś taki, wiecie, miszmasz tu jest zrobiony i jest oczywiście dużo zdjęć, i dużo, jejku, dużo takich porad właśnie odnośnie tego. Wiecie, że po prostu to jest proste, wystarczy chcieć, wystarczy się poświęcić, poświęcić trochę swojej uwagi temu tematowi i no, będziemy w stanie wyhodować sobie no, jedzenie, tak, zioła i tak dalej. Także to taką książkę mam i jak ją tylko dostałam, to zaczęłam mieć straszną ochotę posiadać jeszcze tą poprzednią, ale nie pamiętam teraz, jak ona się nazywa, a tu nie widzę zdjęcia tej poprzedniej. Nie pamiętam, ale zapisałam sobie gdzieś tam ten tytuł i może w ostateczności też ją kupię, tylko muszę ją po prostu przeczytać. Chociaż wszystkie tego typu książki, które kiedyś kupowałam, przeczytałam, w związku z tym jakby wiecie, no to też trzymam ją sobie przy łóżku w nadziei, że zacznę ją czytać i chyba musiałabym zacząć od tej, a nie od tych włosów, no bo to jest ten temat na teraz. Teraz zaczynamy sadzić rzeczy, a włosy ewentualnie mogą poczekać. Także no mam te dwie książki właśnie w formie takich poradników życiowych, jak wiecie, jak żyć i muszę się zabrać za jeden z nich. No i chyba najlepiej byłoby się zagrać za ten ogrodowy. Natomiast ostatnią książką, przepięknie wydaną, którą ja dostałam, ja po prostu jestem cały czas pod wrażeniem, jest również książka od wydawnictwa Uroboros i to jest Bezsilna, Powerless, Lauren Roberts, którą przełożyła Natalia Gawrońska, która jest, no nie chcę powiedzieć bookstagramerką, no jest osobą medialną odnośnie książek w internecie, taką raczej znaną, chociaż generalnie nie ma wielkiej publiki, ale na pewno jest cosplayerką i właśnie tworzy cosplaye do każdej książki, wstawia zdjęcia, no super, ma po prostu ten swój profil na Instagramie, Natruk się nazywa, natomiast jest też tłumaczką i ona generalnie z tego co wiem to pracuje nad tłumaczeniem seriali, filmów nie wiem, ale na pewno seriali, no i to jest jej pierwsza książka, którą ona przetłumaczyła. Także ja zechciałam ją mieć i chciałam ją kupić, ale oczywiście dostałam, no może nie oczywiście, ale dostałam informację od wydawnictwa, że oni by chcieli mi wysłać tę książkę, więc ja ją, no, zechciałam. Zobaczcie na te brzegi, to jest po prostu nieziemsko piękne. One wyglądają w ten sposób, to są kwiaty. Natomiast są dosyć spore kontrowersje odnośnie tej książki, skoro odkąd ona wyszła, dlatego, że były nad nią zachwyty, jakby wszyscy wyczekiwali, ona wydana została w przepiękny sposób i ona była reklamowana bardzo mocno, a potem ludzie zaczęli czytać i się okazało, że to nie jest to, na co czekali, bo to nie jest z tego co ja wiem, bo ja jeszcze jej nie czytałam, ale oczywiście będę, natomiast to z tego co wiem, to nie jest oryginalna, wiecie, jakaś historia, nie wiem, czy może jeszcze coś być oryginalnego w fantastyce, na pewno może być, ale to nie jest, podobno to też jest slow burn romance, to jest jakiś taki motyw, że świat magii i nasza, nie wiem, czy nasza główna bohaterka jest tą bezsilną, która nie ma tej magii i wszyscy mają, ona nie ma, czy po prostu to jest świat bez magii, nie wiem, ale podobno jest tu dużo takich oklepanych rzeczy, które jakby się dzieją w fantastyce, więc ona może nie być czymś wyjątkowym. Natomiast ja do niej właśnie podchodzę z taką mentalnością, że to ma być powolna książka. Nie wiem dlaczego, ale patrzę na nią i widzę powolną historię. W dodatku chciałam zaznaczyć, że z tego co ja wiem, to tę książkę napisała dziewczyna, która miała 18 czy 19 lat i ją potem wydała. I już tam ma 20 parę, czy może nawet i 30 parę, ale napisała ją jako nastolatka, w związku z czym mając te informacje w głowie, no jakoś inaczej na nią patrzę, nie? Jakby wiecie, nie jestem aż tak krytycznie nastawiona, jak na przykład do niektórych innych książek, bo teraz wyszło mnóstwo takich książek właśnie fantastycznych, które są reklamowane, że są wyśmienite i tak dalej i ja na przykład nie mam ochoty na niektóre z tych
książek. Nawet jeśli właśnie są reklamowane jako innowacyjne, czy jakieś tam, wiecie, tajemnicze, zagadkowe, coś tam, nie mam ochoty, a na te mam cały czas. I w związku z tym, nie wiem, będę ją czytać i będę miała właśnie takie nastawienie. Ja wiem, że to nie jest ten sam motyw, ale myślę, że może tu być coś takiego, jak było z Belladoną, że wszyscy myśleli, że to będzie nie wiadomo co, a Belladona jest taka trochę naiwna, trochę taka eteryczna, trochę baśniowa i tak dalej. I wydaje mi się, że tu może być coś w tym samym stylu, że to będzie taka raczej powolna wędrówka przez świat fantastyczny, a nie jakaś, nie wiem, jaka wartka akcja, czy nie wiem, jaki gorący romans. Także no ja jestem strasznie ciekawa tej książki, przede wszystkim jest przepięknie wydana, po prostu propsy za to. I to jest pierwszy tom serii, albo trylogii, albo serii, bo nie jestem teraz pewna, czy te tomy są trzy. Natomiast jestem strasznie zła na to, że ostatni tom prawdopodobnie będzie biały. Bo, no, jakby nie lubię w ogóle białych książek. Białe książki jakoś do mnie, jakby ja wiem, nie? Na przykład tu wam pokazałam te, ale ja generalnie nie lubię białych okładek, nawet jeśli mają kolory. No nie wiem dlaczego, ale ja po prostu nie lubię białych okładek i jakby to, że ta będzie ostatnia, prawdopodobnie będzie biała, no bo też nie wiem, jaką okładkę w ostateczności wydrukują, ale wydaje mi się, że to jest ta sama za granicą, więc biała będzie i to samo z Guildem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta Guild. Czy ja go mam gdzieś ze sobą? Tu mam Guild i jeszcze nie przeczytałam drugiego tomu, ale po prostu... O mój Boże, muszę odkurzyć książki. Ale absolutnie pokochałam Guild i odkąd go skończyłam, to mam coraz lepsze zdanie o tej książce, naprawdę z miesiąca na miesiąc i muszę się w końcu wziąć za drugi tom, leży tam. Natomiast tutaj też jakby zaczynamy od czarnej książki i każda z nich kolejna jest coraz jaśniejsza. I to też jest metafora odnośnie całej książki, przemiany autorki, przemiany głównej bohaterki, to, że ona po prostu wychodzi co tom odrobinę bardziej z mroku i ostatnia jest biała, biało-złota, więc jakby to ma sens, ale jakby i tak mnie to troszkę boli. A tutaj z tego co wiem, to też, no może to jest ten sam motyw, może to też będzie chodziło o to, że każda kolejna będzie troszeczkę jaśniejsza, no bo na końcu mamy jakąś wielką światłość, oświecenie, cokolwiek. Także to są książki wszystkie, które ja otrzymałam bądź kupiłam w tym miesiącu. Dzisiaj generalnie jest 26, także jeszcze kilka tych dni tego marca mamy, ale ja już nic oczywiście więcej nie kupię, no bo swoje trzy kupiłam. Być może jeszcze coś dostanę, ale nie jestem pewna, bo mam jeszcze kilka, na kilka książek czekam, ale nie wiem ostatecznie, czy ja dostanę jeszcze w marcu, no bo za chwilę są święta, czy raczej na początku kwietnia. Także nawet jeśli coś dostanę, to po prostu wrócimy do book haulu kwietniowego, ale na dzień dzisiejszy to są te książki, które otrzymałam bądź kupiłam. Dajcie znać, czy Wy też macie jakiś taki challenge w stylu kupuję jedną, dwie, trzy, albo kupuję 10 miesięcy, w miesiącu książek, dajcie znać. I czy kupujecie właśnie też książki na Vinted, bo ja mam wrażenie, że ostatnio to Vinted schodzi na psy względem takim, że dosyć sporo ludzi wydaje, jakby sprzedaje książki za wysoką cenę, albo próbuje sprzedać za wysoką cenę, ale to tak naprawdę wystarczy po prostu poszukać tańszej wersji, albo po prostu nie kupować, no bo też nie każdą książkę uda się na tym Vinted faktycznie znaleźć, a czasami jest tak, że po prostu są po czasie, bo ja na przykład już od dawna, od bardzo dawna szukałam kolejnych tomów Lore Olympus na Vinted i nie było, a teraz właśnie się kilka pojawiło i udało mi się jeden dorwać, także generalnie no trzeba sprawdzać, szukać, zapisywać sobie te swoje tytuły, których poszukujemy i szukać. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w następnym filmie.